Chcielibyśmy Was zaprosić na rozmowy o AI i o tym, jak środowisko akademickie może je wykorzystywać. Rozmawiam ja, Kaśka Śledziewska i... Michał Paliński. Jesteśmy z Dela.pw, gdzie od lat zajmujemy się cyfryzacją. Witamy wszystkich. Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o dużych modelach językowych, czyli o tym, jak powstał czat GPT, jak powstaje generatywna sztuczna inteligencja. Chcielibyśmy dzisiaj odczarować trochę sztuczną inteligencję. Spróbujmy chociaż. No właśnie, od lat mówi się o modelach predykcyjnych, od lat mówimy o modelach uczenia maszynowego, o dużych zbiorach danych. Te modele, algorytmy są z nami, kiedy coś kupujemy, kiedy oglądamy filmy, to one na podstawie naszych kliknięć uczą się tego, w jaki sposób my się zachowujemy i są w stanie przewidywać, co będziemy chcieli ewentualnie kupić dalej albo obejrzeć dalej. No to jest wiadome. O tym piszemy z Renatą Włók w naszej książce. Takim przełomem też był rok 2016, kiedy AlphaGo, czyli program, algorytm DeepMindu, wygrał z człowiekiem w grę planszową Go. I to pokazało, że algorytmy już potrafią sobie radzić z zadaniami, które wymagają zaawansowanego myślenia strategicznego. No dobra, a co z tym językiem? Bo tam chyba nie było zbyt dużo wcześniej jakichś odkryć. Nie zgodziłbym się z tobą. Rozumiem, że to tak prowokacyjnie postawione pytanie. Faktycznie, znaczy o tyle jest to prawda, że te modele, o których mówisz, predykcyjne, trafiły pod strzechy, tak? Widzimy je i w Netflixie, czy grając w szachy, a niekoniecznie te modele językowe znalazły taką rzeszę odbiorców końcowych, ale to nie znaczy, że z tymi modelami nie wiązały się w różne prace i rozwój. No i jakbyśmy chcieli zrozumieć, jak działają w ogóle te modele językowe, to może spójrzmy sobie, jak wyglądają ich bebechy. Bo w ogóle wydaje mi się, że jak zrozumiemy podstawy działania modeli językowych, to też będziemy wiedzieli, czego możemy od tych modeli oczekiwać, jakie są ich ograniczenia i tak dalej. Więc proponuję taką krótką przebieżkę po historii przetwarzania języka naturalnego, fragment naszego kursu Dela.pw-owego o NLP. I tak sobie pomyślałem, że może pokażę ci, jak modele w ogóle reprezentują teksty. Jasne, bo super. Wiesz, to jest zawsze wyzwanie dla, jak chcemy zamodelować tekst, no to musimy go przedstawić jako liczby. Inaczej nasze obecne komputery sobie inaczej z tym nie poradzą. I to, jak zareprezentować tekst, jak temu modelowi przekazać jak najwięcej informacji o złożoności języka naturalnego, no to można zrobić to na różne sposoby i z tym wiążą się różne wyzwania. I jeszcze do niedawna te reprezentacje były bardzo proste. Mhm. W takim podejściu, które powstało w latach 70., a my jeszcze do niedawna w tej działce, żeśmy się w dużej mierze posługiwali tymi modelami wciąż, to modele, te podstawowe modele traktowały teksty jako takie worki słów. Zresztą te modele nawet się tak nazywały, bag of words, tam inne się nazywało term frequency, inverse document frequency, czyli wiesz, takie nacisk na podejście częstotliwościowe. Podejście, że traktujemy te teksty jako worki i nie myślimy sobie w ogóle o relacjach między słowami, tylko myślimy o tym, czy one występują, czy nie występują. I tutaj pokazuję taki przykład, gdzie mamy ileś zdań o akurat o amerykańskich blockbusterach i pokazujemy podobieństwo między tymi zdaniami. Więc możemy przedstawić podobieństwo tak, od minus 1 do 1 na przykład. Tak? To możemy uzyskać przy pomocy tego modelu. Ale też jakby pokazuję ten przykład, żeby pokazać w ogóle filozofię myślenia takiego modelu. On traktuje te wszystkie zdania, które w niego wrzucimy, jako pewien słownik. Słownik unikalnych słów, które występują w danym korpusie. Tak akurat w tym prostym przykładzie mamy 61 unikalnych keywordsów, czyli tych słów, jak tam historia, miłości i tak dalej. Jak chcemy sobie stworzyć reprezentację zdania, zdania o filmie Christophera Nolana, to wtedy to będzie taki wektor. Wektor, w którym będą to dwie podstawowe informacje. Czy jest jakieś słowo, które jest tam dziewiątym w naszym słowniku, i ono występuje raz. Kolejne słowo film to jest słowo, które występuje na pozycji numer 32 i ono też występuje raz. Więc wiesz, kodujesz bardzo mało informacji.
Tak, małe moce obliczeniowe, mówimy o tych latach 70., kiedy to powstawało. Małe moce obliczeniowe, nie mamy jeszcze rozwiniętych sieci neuronowych, tak, żeby lepiej reprezentować te teksty. Jest bardzo proste metody, ale też przy pomocy tego typu modeli można uzyskiwać ciekawe rezultaty, tak? Można na przykład porównywać podobieństwo pomiędzy zadaniami, czy też można wykrywać, wiesz, główne tematy w jakimś dużym korpusie tekstów. Można z takich może bardziej sensacyjnych rzeczy, można na przykład odkryć, czy ktoś pisze pod pseudonimem. Tak? Parę lat W temu jaki była taka sposób? historia. Parę lat temu była taka głośna historia, że J.K. Rowling zaczęła pisać pod pseudonimem jakiś kryminał. I podejrzewano w Światku Literackim, że to ona. Tak? No i przy pomocy takiego prostego modelu językowego, który określono z dużym prawdopodobieństwem, że to ona, przez to, jakich charakterystycznych słów używała w swoich tekstach, jakie było prawdopodobieństwo, że użyje jakiegoś danego przymiotnika w określonym zdaniu. Więc można zrobić trochę taką sensacyjną robotę przy pomocy takich prostych modeli. Takim przełomem w tym światku NLP to był rok 2013. Tak, powstał taki artykuł stworzony przez gości z Google'a, który ma, jak widać, sporo cytowań do tej pory, ponad 40 tysięcy. I to była taka pierwsza skuteczna próba, żeby zareprezentować znaczenia. Już nie tylko ten worek słów, tylko żeby powiedzieć coś więcej o semantyce w tekstach. Czyli żeby już nie mieć takiego wektorka, w którym mamy informacje o tym, że tam które słowo na jakimś miejscu, tylko żeby mieć bardzo dużo informacji już o tym konkretnym słowie. Tak? Czy żeby mieć, nie mieć tylko tych tutaj dwóch wymiarów, tylko dużo więcej. Możesz to jakoś I to zrobiono pokazać? dzięki temu. Tak, jasne. Tutaj mieliśmy reprezentację jednego zdania, a tutaj mamy reprezentację jednego słowa. Akurat wziąłem słowo król, może być to jakieś tam inne słowo, niech będzie królowa. I zobacz, tutaj jest taki model, który ma wymiarów 100. To nie jest wciąż dużo, jeżeli ktoś już coś słyszał o tym Gen AI-u, to wie, że w tych modelach, tak jak ChatGPT, to tych wymiarów może być ponad 1500 aktualnie. To jest taki prosty model właśnie z okolic tego 2013 roku, którym dla określonego słowa ten model ma 100 informacji. Tak, każda z tych liczb coś przekazuje temu modelowi o słowie, tutaj w tym przypadku królowa. I wiesz, te modele działały w ten sposób, że one były trenowane na ogromnych korpusach tekstu i te modele, chodząc po tych ogromnych zbiorach tekstów, uczyły się relacji pomiędzy słowami. Tutaj pokazuję reprezentację dla wielu słów w wyniku takiego ćwiczenia, gdzie ten model, przy takim bardzo prostym założeniu, słowa, które występują w podobnych kontekstach, mają prawdopodobnie podobne znaczenia. Czyli te modele patrzyły na otoczenie słów, jak się uczyły. Tam były takie dwie podstawowe metody. Jedna to była taka, że model starał się przewidzieć słowo na podstawie dotychczasowych słów w zdaniu, albo się uczył na podstawie otaczających słów jakiegoś słowa pośrodku, próbował je zgadnąć. No i wynikiem było to, że mogliśmy przedstawiać relacje pomiędzy słowami. Każde z tych słów jest reprezentowane przez wektor o wielu wymiarach. Przy pomocy takiego narzędzia, które się nazywa w machine learningu redukcją wielowymiarowości, jesteśmy w stanie to pokazać w dwóch albo trzech wymiarach. Ta redukcja wielowymiarowości miała na celu to, żeby przy maksymalnym uproszczeniu tych wymiarów zachować jak najwięcej informacji o relacjach między słowami. No, o co chodzi z tymi relacjami? To jest bardzo ciekawe, że możemy zastosować narzędzia algebry liniowej, takie proste jak mnożenie, tam dodawanie, odejmowanie wektorów, do tego, żeby reprezentować znaczenia i relacje między słowami takie, które jest przekonujące dla ludzi. Te modele, ucząc się, jak te słowa występują około siebie, są w stanie odzwierciedlić takie relacje, które są dla nas ludzi intuicyjne. W tym modelu będzie tak, że relacja między Paryżem a Francją będzie taka sama jak pomiędzy Berlinem a Niemcami. Jakbyśmy wzięli sobie wektor dla króla i dla kobiety,
i odjęli od tego wektor dla mężczyzny, to jakby zapytała jakąś dziesięciolatkę, jaki będzie rezultat, to on intuicyjnie powie, że to będzie queen. I ten model też w ten sposób działa, bo on jest w stanie zakodować w tych 100 akurat, dla przykładu ten prosty model Texas, on jest w stanie tutaj zareprezentować gdzieś tą płeć. I jeżeli będzie właśnie odejmiemy sobie tego mężczyznę, to po prostu odpowiednie miejsce, odpowiedni ten wymiar zostanie odjęty. Odjęta liczba w tym wymiarze. I uzyskamy słowo królowa. To tak technicznie, tak? Technicznie jak to działa. Wiesz, to Chciałam nie się... tylko tego typu rzeczy można robić. No. No właśnie, coś jeszcze, jakbyś pokazał. Podobieństwa. Daj mi jakieś słowo, to pokażę ci, jak ten model określa podobieństwo. No, dajmy na to Facebook. Ten model dla słowa Facebook określa podobne słowa jako Twitter, Instagram i FB. Chciałabym się dowiedzieć teraz, czy są w ogóle, czy były jakieś praktyczne zastosowania tych modeli? To ma bardzo praktyczne, biznesowe zastosowania, tak? Czyli te modele właśnie typu Word to Vec i później modele, które powstały na ich gruncie, jak te modele typu Transformer, to zostały zaimplementowane na przykład w Google Searchu. Bo pytanie jest takie, czy były te zastosowania na przykład dla naukowców, czy to gdzieś to się sprawdzało? Tak, no to jakby nie tylko zastosowania komercyjne, ale też zastosowania naukowe. No my w Delabie przez lata używaliśmy tych modeli sprzed generatywnej sztucznej inteligencji, ale modeli No uczenia właśnie. maszynowego w projektach na przykład dla Komisji Europejskiej, gdzie analizowaliśmy duże zbiory tekstowe. I to jest przykład projektu, w którym analizowaliśmy głównie dane online dotyczące debat technologicznych w Stanach i w Europie, porównywaliśmy to ze sobą. To jest zmapowana dyskusja technologiczna właśnie pomiędzy Stanami a Europą, która pokazuje, jak w większym stopniu w tym kontekście amerykańskim taki ten dyskurs był technologiczny bardziej, a w Europie bardziej nastawiony na kwestie społeczne, te social challenges. Jakby przy użyciu tego typu modeli można było tworzyć takie no, dość ciekawe insighty, tak? Może wyodrębnialiśmy jakieś takie zbiorcze tematy właśnie przy użyciu topic modelingu, czy określaliśmy trendy, używając też jakichś takich prostych machine learningowych metod, jak regresja liniowa. W tych projektach też dużo nam zależało na tym, żeby to nie były takie black boxy, tylko coś, co będzie miało też przełożenie na policy, czyli właśnie dla Komisji Europejskiej, więc to musiały być metody dość wyjaśnialne, a nie tak jak z GenAI-em, gdzie jest to w dużej mierze pewien black box. Ale wiesz, no przy pomocy tych modeli byliśmy w stanie analizować duże zbiory tekstowe. Byliśmy w stanie wynajdywać właśnie tego typu insighty. Może tak skonkludujmy. Przełom. Tak, no więc przełom, przejście od prostego myślenia o częstotliwościach do semantyki, żeby zagaić przełom infrastrukturalny, czyli wplecenie mocy obliczeniowych w ten proces. No tak, tak, tak. No i wymyślenie produktu, który będzie w stanie trafić pod strzechy, tak? Który już nie będzie służył tylko do tego, żeby mapować jakieś treści, tak jak my żeśmy robili na przykład w tych projektach naukowych, ale też, żeby je kreować. Tak? Czyli już nie Kreować tylko mapowanie, content. ale kreowanie. Tak, no nie bez powodu jest tam ta generatywna sztuczna inteligencja w nazwie. Zapraszamy do posłuchania dalej. Do zobaczenia. Hej.